Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj unboxing i prezentacja nowej lampki rowerowej tylnej marki Knog. Przejdźmy od razu do szybkiego unboxingu. Pokażę Wam, co jest w środku, jak ta lampka wygląda i jakie posiada gabaryty. Jest to model Blinder Mob. Mob jest to seria lampek większych niż tych, które były dostępne na rynku do tej pory. Znaczy dalej one są. Może tutaj przedstawię Blindera Mini, który posiada moc 20 lumenów. Jest to mała lampka w sumie po to, żeby być tylko widocznym na drodze. Te lampki przednie nam nie oświetlą drogi. Lampka pod kątem tutaj montażowym jest identyczna jak ta mini. Wszystkie te blindery są identyczne, różnią się właśnie wiązką światła, gabarytami, no wiadomo, tutaj ilością tych diod. Co mamy tutaj? 100% wodoszczelne, ładowane przez USB. Maksymalny czas pracy 53 godziny. Fitz Standard Aero. Maksymalna ilość lumenów 44. Przednia wersja MOB ma 80, o ile pamiętam. Ta ma 44, co jest, myślę, że bardzo dużo. Dla porównania Maktronic Red Line, które Wam wcześniej pokazywałem, prezentowałem, ma tylko 20 lumenów. Tak, 20 lumenów. Prox Minor ma 60. Waga nieistotna. 5 trybów, czyli tak samo jak w mini. I tutaj też z tyłu mamy fajnie zaprezentowane pozostałe modele. My mamy Mr. Chips. Mamy LEDy typu COB. Nie zagłębiałem się w tej technologii, one się trochę różnią. Te diody, te lampki musielibyście sobie po prostu poczytać i zobaczyć. To jest tak ono właśnie wygląda. Dookoła ramka jest odblaskowa, co według naszego prawa z tyłu generalnie i z przodu jest wymagany odblask. Także z tyłu mamy odblask w tej lampce. W tej z przodu też mamy odblask. Four Eyes ma 4 takie diody. Tutaj ma wiązkę skupiającą się właśnie w 35 stopniach. Potem mamy The Face, też mamy 35. A tutaj w sumie się różnią tak naprawdę tylko faceplate'em, czyli tą przednią obudową. Jest czarna, a tutaj jest biała. Potem jeszcze jest Kit Grid. 90 stopni. I Mr. Chips 120 stopni. Czyli tak samo jak w mini chipi, też 120 stopni. I tutaj też ta jest w sumie rekomendowana na miasto, na peleton, czyli po prostu ta wiązka nie jest tak mocno skupiona. Szeroka 120 stopni, także powinniśmy być bardzo dobrze widoczni nawet z boku. Dobrze, koniec pokazywania tutaj opakowania. Przejdźmy może do pokazania już samej lampki. Moby te kwadratowe, włącznik mają z boku. Są modele, które są takie podłużne, one mają włącznik od góry, a kwadratowe mają z boku. Montaż na sztyczce. Trzeba dłużej przytrzymać, żeby się lampka uruchomiła. Tu jak widzicie, raz lewa, raz prawa strona naprzemiennie. Patrzę się bezpośrednio na tą lampkę. No ok, jest dość mocna. Może to nie jest 44 lumeny, bo to pewnie w odpowiednim trybie by musiało być. O, to jest tryb stały. No muszę powiedzieć, jest dość mocna. Tu jest słabszy tryb. O kurczę. Wali po oczach. Kolejny tryb.
O, takie coś. I z powrotem to, co było wcześniej. Żeby wyłączyć, to trzeba dłużej przytrzymać. Jeżeli sobie włączymy, zapamiętuj ostatni używany tryb. W niektórych innych lampkach trzeba kilka razy wciskać te wszystkie tryby, żeby przejść do tego, które nas interesuje. Tak chyba w sumie było nawet w Marktroniku. Mając lampkę z tyłu, no po prostu nie widzę, czy świeci ona w trybie takim, jakim potrzebuję, zwłaszcza w ciągu dnia. Czas zejść z roweru, zobaczyć, czy faktycznie ona tak świeci, jak powinna. Wsiąść na rower i jedziemy dalej. Tutaj po prostu włączamy i wiemy, że działa w tym trybie, który nas interesuje, w tym trybie, w którym jeździmy najczęściej. Mi się wydawało, że ta lampka będzie znacznie większa i będzie to jakiś taki duży kloc, ale bardzo fajnie się prezentuje. Oczywiście mini jest bardzo fajna i zgrabna, ale na tył potrzeba coś z większą baterią i coś jednak troszkę mocniejszego niż 10 czy 20 lumenów. Tu dla porównania z Marktronikiem Redline, którego dalej trzymam. Fajna lampka, nie za mocna, ale zdecydowanie ją polecam. Zamiast standardowej pchełki za 10 czy tam za 15 zł, które są, jak już wspomniałem wcześniej, dla mnie no, generalnie tragiczne. W trybie stałym jest mocna, jest fajna, widoczna. W trybie migającym też jest bardzo fajna, nie powiem. Co prawda powierzchnia świecąca nie jest za duża, ale jeździłem z nią przez jakieś 2-3 lata i byłem z niej zadowolony, aczkolwiek chciałbym mieć coś mocniejszego. Stąd też miałem właśnie tutaj zakupioną niedawno Proxa Minor 60 lumenów. To jest najmocniejszy tryb. Miga czy też mruga szybko. Przypuszczam, że jest to właśnie 60 lumenów. A tutaj sobie włączymy blindera. Także tak się prezentuje blinder, wersja MOB, znacznie większa od modelu mini, ale taka ta lampka na tył ma być. Zobaczymy, jak będzie wyglądać na sztycy.